Witam w Historii bez kitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Dariusz Libionka, profesor Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Czy wiemy, jakie plany przed wybuchem wojny mieli naziści w stosunku do Żydów europejskich? No, historycy spierali się o to i spierać będą dalej. Generalnie rzecz ujmując, to były dwie szkoły myślenia o planach nazistowskich. Pierwsza taka, że od początku, od momentu zdobycia władzy, Hitler i jego najbliższe otoczenie dążyło do eksterminacji Żydów. Drugie podejście zwracało uwagę na to, że plany nazistów, plany Hitlera, plany nazistów zmieniały się. Zmieniały się, czy to jeszcze przed wybuchem konfliktu, najpierw z Polską, potem z innymi państwami, potem konfliktu światowego. Innymi słowy, że wpływ sytuacji wojennej był decydujący na to, co naziści decydowali się robić z Żydami niemieckimi i wszystkimi tymi, którzy znaleźli się w ich strefie wpływu. A jakie były plany wobec polskich Żydów? Wobec polskich Żydów, to już jest pewien, te działania zostały podjęte 5 lat po dojściu, 6 nawet, po dojściu nazistów do władzy, już istniała pewna dynamika działań antyżydowskich. Działania antyżydowskie rozpoczęły się od razu po zdobyciu władzy przez nazistów w Niemczech w 1933 roku i sprowadzały się do przemyślanych działań biurokratycznych. To charakteryzowało podejście Hitlera, niemieckich antysemitów do Żydów na tle innych partii politycznych czy ideologów, którzy również chcieli rozwiązywać tak zwaną kwestię żydowską. Hitlerowi chodziło o to, żeby Żydów usunąć z niemieckiej strefy wpływów. I najpierw usuwano ich Żydzi niemieccy, których było około 600 tysięcy, czyli około 1% ludności Niemiec, byli prawie całkowicie zintegrowani z Niemcami. Celem nazistów była izolacja Żydów i pozbawienie ich praw, możliwości funkcjonowania politycznego, gospodarczego, chodziło o odebranie praw publicznych, no i zmuszenie najpierw do emigracji z Rzeszy. Bardzo ważną kwestią jest to, że wprowadzono w użycie definicję Żyda. Kto jest Żydem, a kto Żydem nie jest. Żydem był ten, kto posiadał 3 niemieckich dziadków. To było ważne. Dla Żydów niemieckich bardzo nawet, bo decydowało o ich statusie i o ich późniejszym losie. Co jeszcze warto podkreślić, co należy podkreślić, to, że naziści nie byli zwolennikami przemocy, terroru wobec Żydów. To jest ciekawe, prawda? W kontekście tego, co widzieliśmy, o czym możemy czytać, co się działo w czasie II wojny światowej. Wspomniał Pan o takich działaniach biurokratycznych, które miały miejsce. Jakiego rodzaju to były działania? No to było wykluczanie Żydów z różnych, na przykład, instytucji. Wykluczanie z... Ale jakimiś decyzjami, dekretami, że od tego i tego dnia osoby uznane za Żydów nie mogą piastować takich urzędów, na pewno nie, ale nie mogą po prostu pracować w jakichś sektorach, czy w sektorze naukowym, czy gospodarczym, to może później, ale w państwowym, w służbie państwowej, bo od tego zaczęto. Żydzi nie mogą pracować w służbie państwowej. W planach czy w doktrynie narodowych socjalistów kwestie rasistowskie były niezwykle istotne. Po prostu Żydów traktowano, od razu chciano pozbawić praw obywatelskich. Traktowano jak obywateli, no nawet nie drugiej kategorii. Po prostu wykluczono ich ze wspólnoty. I później z czasem te działania stały się coraz bardziej radykalne. Tych zakazów było coraz więcej, a możliwości obrony Żydzi niemieccy nie posiadali przed tymi właśnie działaniami. Te działania okazały się niezwykle skuteczne. Powiedziałem, że Hitler nie był zwolennikiem przemocy, ponieważ preferował systemowe rozwiązania.
Przemoc kojarzyła się ze Wschodem, z pogromami Żydów w Rosji, a nie z kulturalnymi przecież Niemcami. Dochodziło tam do wybuchów przemocy. Największym był pogrom zwany Kristallnacht, nocą kryształową, który został zaaranżowany w listopadzie 1938 roku, ale wybuchł on właściwie, to nie były spontaniczne działania antyżydowskie, ale też część nazistowskich decydentów albo przymknęła na to oko, albo po prostu organizowała te pogromy zamieszki, w którym zginęło kilkudziesięciu Żydów i które też rozpoczynały nowy rozdział w historii Żydów niemieckich. Ale na to nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać szczegółowo. A jakie były zamiary wobec polskich Żydów już po wybuchu wojny? To właśnie, tak jak powiedziałem, naziści chcieli Żydów wyeliminować, wypchnąć ze swojej strefy wpływów, ale wraz z niemieckimi podbojami liczba Żydów na terenach zajętych przez Niemców zwiększała się. I po zajęciu Polski, części Polski, pod kontrolą niemiecką znalazło się około 2 milionów Żydów. I naziści nie wiedzieli na początku, co właściwie mają, jakie mają podejmować wobec nich działania. Zastosowali to wszystko, co stosowali wobec Żydów niemieckich, ale także, o czym nie mówiłem wcześniej, wobec Żydów austriackich czy czeskich, ale w formie o wiele bardziej brutalnej, o wiele bardziej radykalnej. Już we wrześniu 1939 roku sformułowano takie dyrektywy dla niemieckiej policji bezpieczeństwa, że należy z części zagarniętych ziem polskich Żydów deportować. Gdzie? Deportować, no właśnie, na część, nie mówiłem jeszcze o tym, na część okupowanych ziem polskich do tak zwanego generalnego gubernatorstwa. To, co najkrócej rzecz ujmując, ziemie polskie zajęte przez Niemców zostały podzielone na ziemie włączone do Rzeszy, które stały się częścią różnych niemieckich albo niemieckich jednostek administracyjnych, albo utworzono jakieś nowe jednostki administracyjne i tak zwanego generalnego gubernatorstwa, składającego się z 4 dystryktów, ze stolicą w Krakowie, to były dystrykty krakowskie, warszawski, lubelski i radomski. I tam też zamierzano deportować Żydów z ziem wcielonych, których było około 500-600 tysięcy. Ten plan się nie powiódł i zaczęto wymyślać inne rozwiązania. I te wszystkie rozwiązania były doraźne. Ale po prostu próbowano i to tutaj spotykały się właśnie po prostu polityka ta odgórna z Berlina z polityką niemieckich władz cywilnych i policyjnych na miejscu, na okupowanych ziemiach polskich. I wypracowywano różnego rodzaju pomysły i wprowadzano w życie. No wszyscy wiedzą o tym na przykład, że zastosowano wobec Żydów nakaz noszenia opasek, które miały ich odróżnić od ludności tak zwanej aryjskiej, bo Niemcy właśnie dzielili ludność, w tym wypadku Polski, no na Żydów i na ludność aryjską. Kilka lat temu pewien lubelski historyk w jednej z poczytnych gazet napisał, że właściwie Żydzi na początku wojny użył takiego określenia, nie mieli tak źle. Czy to jest prawda? No to zależy, co on przez to rozumie. Jest to oczywiście stwierdzenie wielkiego niemądre, ponieważ Żydzi od początku, od pierwszych dni okupacji niemieckiej, znaczy Żydzi no jako po prostu grupa społeczna, po prostu byli poddani całemu szeregowi działań represyjnych. Ale działaniom represyjnym poddawani byli również Polacy. I te działania były różne. We wrześniu 1939 roku zarówno Żydzi, jak i Polacy padali ofiarą tzw. Einsatzgruppen, jednostek specjalnych, które zostały sformowane przed agresją na Polskę, których celem no właśnie była pacyfikacja zaplecza frontu i walka z różnego rodzaju wrogami. I tam głównym celem no, była polska inteligencja, było polskie duchowieństwo. Żydzi też byli aresztowani, rozstrzeliwani, poniżani i tak dalej. Natomiast ten główny cel no, to była polska inteligencja. W 1940 roku miała miejsce w Generalnym Gubernatorstwie przed niemieckim atakiem na Francję akcja AB.
i w czasie której zamordowano kilka tysięcy Polaków. I takie działania, właśnie po prostu brutalne represje wobec Polaków, po prostu skłaniały część obserwatorów ówczesnych do właśnie opisywania w ten sposób rzeczywistości, że po prostu głównym celem nazistów są Polacy, a Żydzi, no bo Żydzi nie giną na przykład w egzekucjach. Po prostu nie patrzono na to, że Żydzi poddani są całemu szeregowi, o czym mówiłem, po prostu wcześniej działań represyjnych, których nie będę tutaj z braku czasu wymieniać. Po prostu patrzono na to, no, że właśnie Polaków się rozstrzeliwuje i jeszcze w jesienią 1940 roku powstał obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, w Auschwitz i tam właśnie kierowano Polaków. Czy za działalność polityczną, czy za domniemaną działalność polityczną, ale no właśnie po prostu to było widoczne. Natomiast to, co się działo z Żydami, tworzenie po prostu pierwszych gett, sytuacja, jaka tam panuje, to dla tych obserwatorów ówczesnych czasami było. Znaczy było to po prostu mniej istotne. Po prostu zajmowali się po prostu Polakami, widzieli cierpienia Polaków. Oczywiście. Jest wiele źródeł, które mówią na ten temat, natomiast rolą historyka jest ocena tych po prostu źródeł, zobaczenie tego, co pisano, co myślano wówczas po prostu w pewnym kontekście i zinterpretowanie tego. No właśnie, wspomniał pan o gettach. Czym były te getta? Getta były jednym ze sposobów właśnie działań antyżydowskich. To nie był wymysł Hitlera ani nazistów, żeby tworzyć getta w średniowieczu. Dzielnice żydowskie istniały w wielu miastach, w niektórych miastach, nawet do połowy XIX wieku Żydzi nie mogli się osiedlać. Mówię o miastach już nie niemieckich, tylko w Królestwie Polskim. Po prostu były to patenty, które były znane. Naziści zaczęli po prostu wprowadzać je, i właśnie mówiłem o tej radykalizacji, zaczęli wprowadzać je nie w Rzeszy wobec Żydów tamtejszych, ale właśnie na terytoriach polskich. I to też nie od razu. Najpierw myślałem. Kiedy właśnie powstały pierwsze getta? Pierwsze getto powstało już w listopadzie 1939 roku, ale decyzją komendanta jednego z miast, Piotrkowa, który po prostu zdecydował, no, że no, po prostu Żydzi mają znajdować się na, że należy określić teren, na którym Żydzi mogą się znajdować, ale był to precedens. Prawdziwa getoizacja rozpoczęła się wraz z utworzeniem getta łódzkiego w lutym 1942 roku. To było jedno z największych skupisk Żydów na ziemiach polskich opanowanych przez Niemców. I no właśnie po prostu była to konsekwencja tego, że nie udało się nazistom wepchnąć Żydów z ziem wcielonych, bo Łódź znajdowała się na ziemiach wcielonych, do Rzeszy, do Generalnego Gubernatorstwa. Jeśli to się nie udało, zastosowano inny pomysł, a mianowicie zamknięcie Żydów w getcie, w hermetycznie zamkniętym getcie. To było coś całkowicie nowego. I od razu przy okazji getta łódzkiego trzeba powiedzieć to, że to getto powstało najwcześniej i też najdłużej istniało, bo istniało aż do lipca 1943 roku. Jak wyglądało funkcjonowanie takiego getta? Jak wyglądało życie w getcie? To zależy. Getto łódzkie, o którym powiedziałem, które było pierwszym wielkim gettem, było całkowicie odizolowane od innych dzielnic. Było otoczone, było pilnowane. Było właśnie po prostu ten, historycy teraz mówią, że no ta, to zamknięcie nie było ostateczne, ale jednak kontaktów między Żydami a ludnością, no już nie licząc oczywiście administracji niemieckiej, która się getem zajmowała, ale ludnością. No po prostu te kontakty były, ale było ich stosunkowo niewiele. To było getto zamknięte. Były też, na drugim biegunie były getta otwarte, to znaczy no były to po prostu dzielnice żydowskie, określone jako żydowskie, w których mieli mieszkać Żydzi, ale nie były ani one otoczone, ani nie były one pilnowane, ani kontrola nie była tam też tak silna. To zmieniło się w październiku 1941 roku, mówię o gettach w Generalnym Gubernatorstwie, kiedy generalny gubernator Hans Frank,
który stał na czele administracji cywilnej generalnego gubernatorstwa, wydał zarządzenie, że Żydzi nie mogą opuszczać miejsc zamieszkania. I wtedy nieważne, czy to getto było zamknięte, czy getto było otwarte, Żydzi, którzy byli łapani poza granicami miejscowości, w których mieszkali, mogli spotkać się i spotykali się z działaniami represyjnymi. Karano ich za to śmiercią. I te działania stawały się coraz bardziej radykalne. Czy getta prowadziła wyłącznie, że zawiadowała gettami administracja niemiecka? Jak to wyglądało? Getta były poddane niemieckim władzom cywilnym. Natomiast urzędnicy niemieccy nie rządzili gettami bezpośrednio. Rządzili za pomocą rad żydowskich, które powstały zanim decyzja o powstaniu rad żydowskich została wydana, zanim powstały getta. Zdecydowano już we wrześniu 1939 roku o tym, że w każdej większej miejscowości ma powstać ciało administracyjne, które miało przede wszystkim słuchać niemieckich rozkazów i te rozkazy wcielać w życie. I wielkość tych rad żydowskich po prostu różniła się w zależności od liczby mieszkańców takiej czy innej miejscowości. W większych miejscowościach tych członków było tam około ponad 20, w mniejszych było ich mniej. Rekrutowali się oni wchodzili w ich skład albo wybitni politycy, którzy pozostali w Polsce, część polityków żydowskich pozostała w Polsce, ludzi znanych, czy też ludzi z jakiegoś sektora biznesowego, przemysłowego, uznane autorytety, albo ludzie nowi, którzy pojawiali się, którzy po prostu wypływali nagle, ponieważ albo mieli jakieś kontakty z Niemcami, albo na przykład znali tylko język niemiecki, co było bardzo przydatne. Oczywiście mówienie wokół Judenratów, ich roli, się toczą różnego rodzaju dyskusje, mówi się o tym, że to były, niektórzy mówią, na szczęście, nieliczni, że to były jakieś samorządy żydowskie, ale są to absolutnie bzdury. Po prostu są to ciała, które po prostu muszą realizować polecenia władz wyższych. Po prostu podlegają władzom niemieckim we wszystkim. Na przykład jeśli Niemcy wydają rozporządzenie o tym, że Żydzi muszą zapłacić taką czy inną kontrybucję, to zbiera tę kontrybucję Judenrat. Jeśli odbiera im się na przykład ubrania, to też taką akcję przeprowadza Judenrat. Nie znaczy, że to były decyzje Judenratów. Wręcz przeciwnie. Judenrat po prostu czym musiał zajmować się? Po prostu zbierać podatki z tych podatków opłacać na przykład funkcjonowanie opieki społecznej albo służby zdrowia. Z edukacją na początku jeszcze okupacji może tak, ale bardzo szybko Niemcy zlikwidowali szkoły żydowskie, czy też życie religijne. Ale po prostu pojawiało się szereg problemów, z którymi ci urzędnicy po prostu musieli sobie radzić i po prostu radzili sobie raz lepiej, raz gorzej. I też te Judenraty były postrzegane przez samych Żydów różnie. Przez ludność biedną. Zresztą to jest po prostu normalna sytuacja, że po prostu postrzega się urzędnika krytycznie zawsze, prawda? Bo urzędnik zawsze po prostu ma lepiej, zawsze jego decyzje wydają się arbitralne, a w takich ekstremalnych sytuacjach to po prostu dochodzi, po prostu rodzą się takie czy inne patologie. I te patologie, i to już nie jest po prostu sprawa, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. To jest sprawa życia i śmierci. Po prostu w getcie warszawskim, gdzie panuje głód, gdzie umierają z głodu tysiące ludzi. Jest to po prostu sprawa ważna, jak dystrybuowana jest pomoc, do kogo ona trafia, kto jest wykluczony, a wykluczeni są na przykład ci, których się do gett, bo o tym nie mówiłem, których się do gett z mniejszych miejscowości, czy z innych krajów, czy z innych regionów po prostu wrzuca, prawda? Ludzie, którzy pozbawieni są własności, którzy mają znajomości, którzy mają mieszkanie i tak dalej. Oni są najbardziej tutaj po prostu poszkodowani, są najbardziej odczuwają po prostu skutki tych patologicznych działań niemieckich. W gettach funkcjonowała również policja żydowska. Co to była za formacja?
No tak jak Judenrady, no była to przede wszystkim formacja powołana do życia przez Niemców, tak samo jak polska policja, tak samo jak żydowska, tak samo żydowska policja. Żydowska policja różniła się tym, że czegoś takiego w okresie przedwojennym nie było. Żydzi, jeśli byli funkcjonariuszami policji, to tylko tacy, którzy byli konwertytami. Albo byli całkowicie zasymilowani. W Lublinie była taka sytuacja, że jeden z wyższych urzędników policji, komisarz Szczeryński, pochodzenia żydowskiego, sprawował po prostu wysoką funkcję policyjną. I on później w getcie warszawskim był komendantem policji żydowskiej. Tak jak powiedziałem, taka formacja nie istniała, natomiast Niemcom do zarządzania, do kontrolowania, zapewniania po prostu bezpieczeństwa, funkcjonowania tak licznych społeczności żydowskiej, po prostu potrzebni byli policjanci, ponieważ polska policja generalnie, mimo tego, że na przykład w getcie warszawskim było kilka posterunków policji polskiej do pewnego momentu, ale polska policja się tymi sprawami żydowskimi nie zajmowała, nadzorowała je, natomiast cedowała obowiązki na formację, która jej podlegała, a mianowicie policję żydowską. Ona była, jej liczebność zależała, no tak samo jak liczebność członków Judenratu zależała i skomplikowanie tej machiny biurokratycznej zależała od tego, jak liczna była społeczność żydowska. W niewielkich miejscowościach tych policjantów było kilku. W większych, największych, na przykład po prostu w Warszawie, no ich liczba dochodziła do kilku tysięcy. I tutaj tak samo jak z Judenratami pojawiają się kontrowersje. Co do roli tej formacji. I te kontrowersje są największe, ale o tym będziemy mówić później, w kontekście tak zwanych akcji likwidacyjnych, deportacji Żydów do obozów zagłady, no kiedy naziści, planując te działania, od razu wprzęgli administrację żydowską, w tym policję, do tych działań. I ci policjanci musieli wykonywać, no musieli działać przeciwko innym Żydom.